Cześć, zapraszam na drugą część wykładu na temat kory mózgu. Będę kontynuował omawianie płatów oraz zajmę się ośrodkami w obrębie kory półkul mózgowych. Zaczynamy od najtrudniejszego, czyli od płata skroniowego, temporal lobe. Tak jak mówiliśmy w poprzedniej części, głównym ograniczeniem tego płata jest bruzda boczna, lateral sulcus. Na powierzchni górnobocznej znajdujemy bardzo prosty układ. Wyróżniamy dwie bruzdy skroniowe: górną superior temporal sulcus oraz dolną inferior temporal sulcus. Pomiędzy nimi możemy znaleźć zakręty skroniowe: temporal gyri. Górny superior, środkowy middle oraz dolny inferior. Przy okazji omawiania zakrętu skroniowego górnego, warto nadmienić, że gdybyśmy usunęli płat czołowy i ciemieniowy, to ukazałby nam się obraz taki, który widzimy tutaj na rycinie po lewej stronie. Czyli można powiedzieć, że w środku bruzdy bocznej, na górnej powierzchni zakrętu skroniowego górnego, też występują jakieś zakręty. Te, które tu mamy właśnie. W związku z tym, że przebiegają w płaszczyźnie poprzecznej. Nazywamy je zakrętami skroniowymi poprzecznymi. Transverse Temporal gyri). Inaczej nazywamy je zakrętami poprzecznymi hesla. Przejdźmy na powierzchnię podstawną. Tutaj dość sporo się dzieje, jeśli chodzi o płat skroniowy. Na stronie górnobocznej najniżej położony zakręt, jaki omawialiśmy, to był zakręt skroniowy dolny. Cześć. Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam cię na moją platformę, szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo wykładów oraz ponad tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia i tytuły. A równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy Zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki Ci za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.